Dzień dobry we wtorek. Witam się z Wami serdecznie w kolejnym vlogu. To już moja druga kawa dzisiaj. Jest godzina prawie 14, słuchajcie. A ja jestem nieprzytomna. Później Wam wszystko powiem, ale teraz, nie wiem, jakiś mam spadek energii i muszę wypić kawę i zjeść tego pysznego pączka. Do Was odezwę się, słuchajcie, później i Wam opowiem co i jak. Witajcie, witajcie z powrotem, ponownie, Boże. Ja już po prostu mówię Wam, że ja już nie wiem, jak ja się czasami nazywam. Jestem tak zakręcona i jadę po dziewczyny. Standardowo najpierw po Amerykę, potem po Laurę. I powiem Wam, że pogoda jest okropna. I już dzisiaj chyba nic nie nagram, tylko z samochodu. Nie mogę się, słuchajcie, ogarnąć i powiem Wam, że nie śpię od godziny trzeciej nad ranem, od trzeciej w nocy. Nocy. Nie śpię, bo te koty, słuchajcie, tak szalały dzisiaj i kwiatki mi gryzły. Przychodziły w jedno miejsce i gryzły mi, słuchajcie, kwiatki. A ja nie chcę, żeby one mi tych kwiatków gryzły, bo potem, wiecie, się żeby nie pochorowały. I cały czas je odganiałam i one latały i się bawiły. Potem im przeszło, poczekajcie, żeby Was nie trząsło, bo oczywiście jestem nieprzygotowana z tym statywem. I słuchajcie, mało tego, już te koty potem poszły w miarę spać, bo je, wiecie, pogoniłam, ale powiem Wam, rozpraszam się cały czas. Powiem Wam, słuchajcie, że kicia jest strasznie dobra się zrobiła, wiecie? Bo całymi dniami chodzi, on tak jakby ona chciała iść na dwór, ale jest zimno i wieje i mokro, bo padało trochę, nie chce jej puszczać na dwór. A ona chodzi, miauczy, znaczy miauczy, ona też syczy na te koty i bije je pazurami, tak wiecie, takie po prostu. Więc nie wiem, dlaczego ona taka agresywna się zrobiła. Nawet jak jej coś nie podpasuje, to i na nas syczy. No nie wiem. Zła taka chodzi, bardzo zła. Chciałaby chyba iść na dwór. Mam nadzieję, że tu nie będzie mi nic pukać. No, jak się zrobi jutro, będzie cieplej, to ją jutro wyrzucę. Wypuszczę ją na dwór, jak będzie chciała iść. O Boże. I słuchajcie, nie mogłam się dzisiaj zebrać w ogóle z rana do nagrywania. Powiem Wam, że rano było zimno. Było tak rano zimno. Trochę krzywo stoicie, ale wybaczcie, bo tak Was postawiłam na torebce na połamanym statywie. Muszę sobie kupić ten statyw w końcu. Boże, nie mam kiedy jechać. Ale droga. No widzicie, to są takie doły, no. Słuchajcie, rano, jak zawiozłam dziewczyny, to taki był zimny wiatr. Ja trochę zmarzłam nawet rano, Wam powiem. I cały dzień tak wiało mnie, tak głowa bolała niesamowicie, że o 12 się po prostu położyłam i półtorej godziny spałam. Naprawdę. I teraz jak wstałam, wypiłam tą kawę i trochę mi się lepiej zrobiło. No bo od trzeciej w nocy, wiecie, tak nie spałam, tylko no to już później nie mogłam usnąć, bo było takie kimanie, takie drzemanie. I dlatego chyba tak się źle czułam, ale i też na tą pogodę w ogóle, jak tak wieje, to ja zawsze tak odczuwam, jakaś jestem taka jak flak. I nic mi się nie chce i w ogóle, no tak do kitu, nie? Do kitu. Ale patrzyłam na pogodę, ma być już coraz cieplej, coraz ładniej. No, a teraz, jak i teraz jest w ogóle po 15, to jest ciepło na dworzu, bo chyba jest 8 stopni, czy 10 nawet. I miejscami, czasami wychodzi, ale krzywo stoicie, no trudno. Czasami wychodzi słońce, tylko ten wiatr jest niepotrzebny, chociaż już widzę, że ustaje ten wiatr. No trudno, no musi być tak krzywo, ale tu nic już nie poradzę. Miejscami, znaczy Boże, co ja mówiłam? Ten wiatr ustaje
Bo to zawsze na wieczór, już później pod wieczór to już nie wieje. Zawsze w ciągu dnia wieje, a pod wieczór nie, zauważyłam, że to takie tak jakoś tak jest. Tutaj się ktoś będzie budował, już są fundamenty wylane na tym miejscu, co wam kiedyś pokazywałam, że był zagajnik, brzuzek i sosen, co wszystko jest wycięte. Dobra, będziecie krzywo, no trudno się mówi, no muszę sobie kupić statyw. No i tak, i wczoraj nie nagrywałam, wczoraj był poniedziałek, a ja miałam wczoraj tyle energii. Ja miałam, wiecie jak ja mówię, amok sprzątania miałam, no tak mówię. Miałam amok sprzątania, od rana do wieczora praktycznie sprzątałam. No niestety dzisiaj rano było to samo co i wczoraj, czyli bałagan. Nawet bym powiedziała, że jeszcze gorszy. Nie wiem skąd te bałagany się biorą, po prostu niekończąca się historia. W niedzielę w ogóle nie nagrywałam. No i wczoraj właśnie nawet nie pomyślałam, wiecie co, o nagrywaniu wczoraj. Tak się tą robotą zajęłam. No. A w niedzielę w ogóle nie nagrywałam, dzień lenia był. I tak, w ogóle to w niedzielę chyba nie będę nagrywać, bo to tak wiecie, zawsze. No tam, no. No niedziela to tak dla rodziny. Bardziej może jakieś spacery albo coś. No zresztą. Muszę się zatrzymać, poczekajcie. Zresztą wiecie, jakby coś fajnego tam się miało wydarzyć, to wtedy będę nagrywać. A jak nie, no to. To może niedziele takie będą wolne. Zobaczymy. Najlepiej to na spontanie. Nagrywasz tak jak teraz. O ludzie, no mówię wam, miałam ten. Co ja mówiłam w ogóle? Widzicie, jestem tak zakręcona, że głowa mała. I wczoraj w ogóle Laura nie była w przedszkolu. Bo w piątek, ja nie wiem czy mówiłam wam, w piątek ją odebrałam z takim małym katarkiem. Taka była, wiecie, czerwona, rozpalona, ale nie miała gorączki. Sobotę, niedzielę trochę sobie smarkała. Sobotę, niedzielę trochę sobie smarkała. I wczoraj rano, o Jezu! No, widzicie jakie ładne słoneczko. Doły. Wczoraj muszę trzymać przez te doły, bo jak sobie ustawię, wjadę w ten dół, to mi wszystko lata. Wczoraj, no i jej nie puściłam, bo mówię, kurczę, no nie wiadomo co tam znowu będzie miała. Zostawiłam ją w domu. Rano jak wstała też, trochę sobie pokasływała, tak troszeczkę, więc mówię, już wiedziałam, że zostaje. Ale przez cały dzień nie kichła, nie prychła, jak to się mówi. Nic jej nie było, latała, wściekała się cały dzień, więc zdecydowałam się, że pewnie jest zdrowa i poszła dzisiaj do przedszkola, no bo tak naprawdę nic jej, wczoraj przez cały dzień obserwowałam, nic jej nie było. W ogóle nie widzę teraz ekranu telefonu, bo tak słońce operuje. No, jadę i w ogóle nie mam nic na obiad, nie wiem co tutaj zrobić, coś na szybko. Chyba kupimy pierogi i zjemy sobie pierogi, warzywa na patelni chyba kupię i na szybko obiad, bo to dzisiaj nie jest mój dzień na gotowanie. Jeszcze mam rosołu trochę zostało, to pewnie dziewczyny sobie rosół zjedzą. Zobaczymy, jak to będzie. Oj, to taka historia. Śniegu u nas na podwórku już prawie nie ma. To znaczy w paru miejscach, bo Paweł ciągnikiem spychał śnieg z podwórka, żeby błota nie było, bo to zaraz jakby się to wszystko rozpuściło i jeszcze by popadało, to by wiecie, kałuże takie stały, czy na trawie, czy gdzieś, no by było mokro. A jak był ten śnieg, te zaspy, to taki pług ma i przeciągnął ten śnieg i ładnie teraz wszystko wysycha, a śnieg tam pod ogrodzeniem się gdzieś tam będzie rozpuszczał. I prawie już śladu nie ma, więc mamy sucho w miarę na podwórku. Bo ja się bałam, że, bo zapowiadali przecież deszcze, ale zbytnio nie padało u nas. Wczoraj rano to jeszcze trochę takiej zawieruchy śnieżnej było. Bo mówię, jak ten śnieg się rozpuści, tu jeszcze deszczu popada, no to będzie armagedon po prostu, będzie wszędzie błoto i woda będzie stała, bo ziemia tak szybko też nie wchłonie się, nie wsiąknie.
ale wszystko, wszystko dobrze jest. I ten. I tak, i taka jestem rozkojarzona, słuchajcie, bo nie wiem, czy tutaj się na was patrzy, czy na drogę, czy gdzie. I już jestem, słuchajcie, pod szkołą. Widzicie, sobie chwilkę pogadaliśmy. Gdzieś sobie tutaj wjadę. Pozakręcam. Oj, to taka historia. Czekajcie, zatrzymam się. Dobra. No i to taka historia, widzicie, teraz wy mnie chyba nie widzicie, no słoneczko wyszło. Mam nadzieję, że już ta pogoda się, słuchajcie, unormuje, że będzie ładnie, słonecznie i w końcu skończę te podwórko. I dzisiaj powiem wam, że jakby nie padał, Boże, co ja mówię? Dzisiaj jakby nie wiał taki wiatr, jak wieje, to ja bym już w ogródku była, bo jest ciepło, tak w miarę można sobie coś porobić. O, i to taka historia. I co ja miałam powiedzieć jeszcze? Nie wiem, już po prostu jestem taka zakręcona. W ogóle wczoraj rano, było około 6, jak rano wstałam. I strasznie pies u nas. Ja was przepraszam, że ja tak się cały czas patrzę, ale no tak, taka jestem rozkojarzona. Rozkojarzona, zakręcona. Wczoraj rano pies strasznie szczekał. 6 rano była. I szczekał. Policja pojechała. I tak jeżdżą tutaj, pilnują. pies strasznie, słuchajcie, szczekał. Ja mówię, co on tak szczeka? A jeszcze śniegu na polu bardzo dużo było, no bo wczorajsze rano taka, wiecie, zawierucha śnieżna była. Wyglądam przez okno, a tam na polu, przez pole, z lasu, z tego zagajnika, przez nasze pole, 3 wielkie łosie szły. Ja zrobiłam takie paniki, bo Paweł, Paweł, on się zerwał, leci, biegiem, wie, szybko, szybko, nie wiedział, co się dzieje. Patrzymy i tak, one sobie tak szły. Ja szybko po telefon, bo chciałam chociaż to przez okno jakoś nagrać, czy zdjęcie chociażby zrobić. Ale no nie zdążyłam, bo jak ten pies zaczął szczekać, to one się wystraszyły i w takim amoku były i tak zaczęły, wiecie, biegać i one nie wiedziały, czy mają i przez pole lecieć na ukos, czy biec do lasu, czy gdzie. No pies ich bardzo wystraszył. Powiem wam, że widziałam tego łosia jednego, jeszcze była, jak była budowa, to go widziałam, jak staliśmy na balkonie na górze. No jakoś tak, na górze byłam wtedy, na balkonie. To go na polu widziałam, on przez pole sobie szedł, a on był taki wielki. Potem, jak już mieszkaliśmy, to było w zeszłym roku, Paweł widział ich na polu, ale trochę dalej od nas. I widział 4-osobową rodzinę. 2 maluchy i 2 duże łosie. Ja od tamtej pory nie widziałam ich w ogóle, więc myślałam, że nie wiem, poszły sobie gdzieś, albo gdzieś tam sobie chodzą, nie wiem. Bo naprawdę nie było, idzie Amelka już, bo naprawdę nie było ich widać. No i do wczoraj. Jejku, jak ja w tym lesie tam, ja nie wiem, one chyba w ciągu dnia to, bo zawsze Paweł jak nieraz też ich widział raz czy dwa razy. Raz na pewno. A tu była jakoś 5, 6, jak do pracy na rano jechał. To w ciągu dnia, tak jak ja idę na spacer, to chyba one tam po tym lesie nie chodzą. Zresztą nie wiadomo, one tak wędrują, pewnie raz są tu, raz wiem, że w innej miejscowości, tutaj niedaleko były widziane, bo na Facebooku ktoś pokazywał. I to, tak się kręcą, słuchajcie, no. Powiem wam, że ho, 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 nie chciałabym ich spotkać na polu, za bramą, jak będę na spacerze, znaczy na drodze, nie chciałabym ich spotkać, słuchajcie, bo no, to wiecie, to takie duże zwierzę jest, że szok, szok po prostu. O, idzie Amelka. Dobra. Jest Amelka. Ja już się z wami żegnam dzisiaj, bo dzisiaj tak... Dobry. Dzień dobry. Dzisiaj króciutko tak, jedziemy po kierowniczkę, jeszcze do sklepu wjedziemy. Dzisiaj krótko, bo po tej dwudniowej przerwie to jestem taka, wiecie, rozkojarzona, a muszę się wkręcić w te vlogowanie znowu od nowa. Więc do zobaczenia, do następnego vloga. Pozdrawiam was. Pa!